Jakie trzeba modyfikacje było zrobić, żeby pasował do Fiesty? Żadnych. Że roll center tego Radeckiego to jest do bani, bo Manę już dwa razy wydachował, no. A tutaj jest nieregulaminowa druga turbinka, tak? Miałeś nie pokazywać tego. Co, tą bimbrownię z tyłu pokażemy? U mnie w Dodge się okazało, że jest 9,5 stopnia kątu przyznania stworzenia z Radecki. Nie wyobrażam sobie, że w Fieście miał mniej, chcę mieć 15. Dlaczego nie 30? Nie wiem, 15. Niech te koła jak w DeLoreanie się układają. Czy o tych kamerkach może warto powiedzieć przynajmniej kilka słów, bo ktoś może stwierdzić, że tam jakieś GoProski są wrzucone, żeby zobaczyć, jak kółka się kręcą. Okazało się, że bankomaty w trzeciej fali epidemii koronawirusa wypłacają pieniądze po 1000 zł. No tak, bo ty jakimiś stówkami nie operujesz, ty tylko ty się. Weekend idzie, chciałem wypłacić wiesz 100 koła, żeby mieć się zabawić. To brzmi jak bardzo droga motorsportowa złączka. Za 15 minut dostałem filmik, na którym było pokazane to, a następnego dnia, to było dzisiaj, jakby to zostało tu przywiezione. One są zaprojektowane właśnie do wózków widłowych i takich mini koparek. Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout, ja jestem przed... A dlaczego jestem przed? A to dlatego, że muszę się wam pochwalić tym, że po raz kolejny sam przyjechałem. Tak w pewnym momencie małe rzeczy mocno cieszą, bo pamiętajcie, że to jak nagrywam teraz, jestem świeżo po zdjęciu gipsu i uczę się na nowo chodzić, uczę się na nowo jeździć. Dzisiaj będzie naprawdę odlotowy odcinek, bo będzie dużo składania. Fiesta będzie ubierana w rajdowe graty, więc myślę, że jest to nie lada gratka dla was, czyli dla naszych widzów, ale jeżeli jestem tutaj, to muszę wam coś pokazać. To jest jeden manejowóz. Tam, to jest drugi manejowóz. I tak się zastanawiam, czy Manej nie ma jakiegoś problemu z rozmiarem. O, Tomek wyszedł, nie chce być przy tym. Tu jest krzywo. O. Tu jest większa średnica. No tak. No, dlatego nie patrzę, już się nad tym rozstawiałem. To zobaczmy, jak ten wiatraczek tutaj. O, znalazła się wtyczka, której nam brakowało. Tak? Nie, dowiedzieliśmy, że ona jest. No, na jedno. No, jak zwykle jest wymierzone wszystko na milimetry, ponieważ jest to zaprojektowane w programie AutoCAD 6D w głowie. I wiedziałem, że to się tak zmieści na 2 mm. I to tak powinno być. Okej, okay, bo nowy interkuler jest grubszy, czy nie? Tak, dużo grubszy, no. A Fiesta jest krótsza. To, Maćku, no skoro już jesteśmy, to można troszkę poopowiadać, że tu jest DNA twojego Lancera trochę chyba, nie? Częściowo. DNA, no stary, to jest kurde przeszczep, nie? To jest wszystko z mojego Lancera, taki DNA. Tak, ale element, który trzymasz prawie w ręku, nie? Bo to są części, które... Chodzi ci o to? O to, o kratownicę. Tak, tak, no to już o tym rozmawialiśmy w sumie, ale tak faktycznie jest, że ta kratownica, która tu jest pod spodem, która jest przykręcana do wózka i pośrednio do podłużnic, to jest element, który wykręciliśmy z mojego wydachowanego Lancera. Jakie trzeba modyfikacje było zrobić, żeby pasował do Fiesty? Żadnych. A to? A to jest przykręcane już, to jest jakby nowe wzmocnienie. A, rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi. Tak. To jest osobny element. Natomiast ta kratownica z mocowaniem skrzyni biegów, z mocowaniem do wózka i tak dalej, to jest 1:1 przeniesione z Lancera. No bo jak wiemy, przebraliśmy Lancera za Fiestę, no to naprawdę nie ma jakby nic więcej, nie? No oczywiście, tu wszystko powinno pasować. Tak. Prawie. Zależy na ile dokładnie inżynier to składał, nie? Ale wiesz co, jeszcze chwilę chciałbym o chłodzeniu porozmawiać, bo... O interkulerze konkretnie? O interkulerze może niekoniecznie, ale o wiatraku. Dasz radę? No tak, no dam radę. No kurczę... Bo pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, dlaczego... Czy ja wiem, ale trzeba powiedzieć widzom. Ta część jest stara i brudna, bo też jest z Lancera, nie? Okej. Okay. To jest piasek z grójca. Tak. Dlaczego on jest, wychodzi ponad interkuler, a właściwie pod? Pod. No, bo będzie pod spodem zamontowana, tak jak była w Lancerze, chłodnica oleju. Więc będzie to ciasno spasowane, tak, w momencie, kiedy się włącza... Mamy tutaj zestaw z Lancera, możemy pokazać, jak to wyglądało. Dobra. Tak to wyglądało w Lancerze. I tutaj robimy to samo, tylko z większym interkulerem. Tutaj jest chłodnica oleju, interkuler, na to jest zakładana taka osłona z ładnym wiatraczkiem. No i teraz było tak, że czujnik temperatury... O, to ta ślepka jeszcze odpadła.
to też po tym dochowaniu. I czujnik temperatury, który jeśli zauważył, że temperatura w Dorocie zwiększa się 40 stopni Celsjusza, włączał wentylator, no i był taki wymuszony obieg powietrza. Dodatkowo w EcoMasterze masz też temperaturę oleju, więc nawet jeżeli IAT będzie niższy, ale olej będzie wyższy, to też można odpalić. Tak, dwóch funkcji, tak. Powyżej chyba tam 110 czy 120 olej i powyżej 40 IAT włączał się wentylator, który jednocześnie chłodzi i chłodnicę, i interkuler, i chłodnicę oleju. No, to było zrobione na takim szybkim demontażu, żeby dało to się myć w czasie zawodów, ale mój serwis nie ogarniał, więc do dzisiaj jest brudno. Może nie ogarniał, bo nie miałem serwisu. Ale poczekaj, Maćku, bo ja chcę jeszcze wrócić do tej blachy, bo część osób dawaj ją z powrotem. No. Przepraszam, że ja tak mało mobilny jestem, ale za mocno chodzić nie mogę jeszcze. Bo dużo jest takich koncepcji montażu typu na przykład wiatrak na same trytytki. Tutaj wygląda na to, że masz obudowę, która na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ogranicza przepływ powietrza. A tak właśnie nie jest. I teraz warto by było może o tym opowiedzieć, po co się robi takie obudowy, bo dużo osób tego nie robi. No czy wiesz, no nie robi się tego, bo też kiedyś tego nie robiłem, jak się nie ma możliwości technicznie zrobienia obudowy, bo to wbrew pozorom nie jest do końca proste, jak się nie ma narzędzi. No, a kiedyś jakby miałem ich mniej niż mam teraz. Teraz mając giętarkę do blachy, mogłem sobie wyprodukować jakby taki, wiesz, tunel. I dzięki temu, że ten wiatrak jest tutaj podniesiony o 30 mm w całości jakby na tej chłodnicy, to on jak się włącza, to przeciąga powietrze przez oba radiatory w całości. A jeżeli byłby tylko przytrytany, no to przeciągał tylko na powierzchni wiatraka, no jakby duża różnica jest. Też poza tym, jak wiesz, jak ten wiatrak ciągnie i ma, może przyjąć przez całość, przez cały rdzeń, no to jest w stanie przyjąć więcej powietrza niż tylko przez część rdzenia, czyli tak naprawdę trochę wydajność wzrasta, nie? Dokładnie, więc mogłoby się wydawać, że przez to, że on jest jakby przysłonięty, to będzie mniej efektywny, ale uwierzcie, że on właśnie jest w ten sposób dużo bardziej efektywny. I na przykład w BM-kach tak jest i to już spotkałem się, że wiele osób to psuje. Tam seryjnie jest tak, że jest rzeczywiście obudowa, ale ma takie klapki. Mhm. I jak jest wiatrak wyłączony, a to jedziesz... To się otwierają, tak. Dokładnie. Tak, tak. Natomiast jak się włącza wiatrak, to one się zamykają. Dokładnie. Więc nie należy ich usuwać. Dużo osób to robi. Uważam, że nie ma takiego zdecydowanie sensu. Zdecydowanie, jasne. Tak, tak. No to już by było super optymalnie, gdybym tutaj się pokusił o kilka klapek. Ale tak potem z logów też jakby wynika, że to jest tak, że właściwie już w momencie startu, jak jest launch control zapięty, to temperatura w dolocie rośnie na tyle, że wiatrak się włącza i ten wiatrak cały wyścig jakby jest włączony, nie? Tak, bo mamy wtedy mocno opóźniony zapłon tak, i tak. Turbina jest ciepła, ona grzeje później powietrze, które ląduje tutaj. No. Tak. Tyle? Jeżeli chodzi o chłodzenie? Na ten moment, jeśli chodzi o intercooler, to chyba tyle. Nie pokazałeś jeszcze tego, że to jest w ogóle tak fajnie, tak? Jeszcze nie dotykałeś czego? Nie. Okej, okay. No dobrze, no to nie mówmy nic więcej, póki co. Nie, no to już mówiłem. Dobra, bo myślałem... Nie, stare kartony są na podłodze, to nie wygląda dobrze teraz. Zrobimy tak, że będzie ładnie, co nie pokażesz. Są moje kule. Ciszemki moje. Nie, no dobra, rzeczywiście miało być tak, że chciałem zrobić takie ujęcie, że nagle się wyłania tutaj Fiesta z mroku, prawie gotowa. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags. Ballin' like Dinky, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Ale rzeczywiście jest tak, ile? Półtorej dnia roboczego? Na ten moment tu jest ile włożone? Od momentu, kiedy ostatnio byłem? Czyli goła bluda? Nie, no 3 dni, nie? Dzisiaj jest piątek. 3 dni, dzisiaj jest 3 dni. Dzień. No. 3 dni, silnik jest już na miejscu, ale jeszcze nie docelowo, tak? Tak, docelowy silnik, ale nie jest docelowo włożony, bo jeszcze tam czekają mnie drobne zmiany z turbosprężarką. Natomiast to akurat było nam potrzebne po to, żeby móc zrobić ten przód, dobierać, wiesz, jakby rury od układu chłodzenia, montować jakiś te osprzęt dookoła i tak dalej. Natomiast najwięcej pracy to jest jakby w kabinie włożone, nie? No to zaraz przejdziemy do kabiny. To już było, widzieliście na kanale. No to też jeszcze nie jest, wiesz, przymierzone na razie. To będzie fajnie wyglądało, jak już będzie przykręcone gniazdo, śrubki. To jeszcze będą momentem takie fajne. No ale to wiesz, to też jest proces, nie? Też jest proces. Więc to co, i to też taka ciekawostka, bo to nie jest pomalowane sprayem, to jest anoda. I anoda to nie jest, już mówiliśmy wielokrotnie w naszych filmach, że to nie jest tylko aspekt stylistyczny. Różne kolory anody to różna twardość i do różnych celów. Więc... Czarna anoda jest dla twardzieli, dlatego taką wybrałem. Dokładnie, dla gangsterów. Ona po prostu pewnie nie będzie się rysować, ma twardą
powierzchnię. No i to, co mówiliśmy na początku, że geometria będzie można zmieniać tak, że przekręcamy to i wtedy tutaj standardowo tym kamerem... Nie radzisz sobie z przekręcaniem tego? No nie, no przecież zrobiłem, stary. Obrotu, no. Ale co jest źle? Nie w tą stronę, no raczej. Jak będziemy, w tą stronę? Będziemy jakby co, to będziemy kręcić w tą stronę. Co? Dlaczego w tą? No bo tu będziemy mieli mocowanie amortyzatorka. Będziemy no zwiększać kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy, nie? Nie, no to moglibyśmy wtedy o tak zrobić po prostu. No tak też zrobimy, jak przyjdzie takie... U mnie w Dodge się okazało, że jest 9,5 stopnia kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. Nie wyobrażam sobie, żebym w Fieście miał mniej, chcę mieć 15. Dlaczego nie 30? Nie wiem, 15. Niech te koła jak w DeLoreanie się układają. W tym, co latał w powietrzu. No dobra, mamy środek. I tutaj troszkę za sprawą Marka rzeczy jest zrobionych, czyli... No zobacz, jak się miał uśmiechnąć, to się go zabrał z kamery, no. Marku, to chodź, poopowiadaj. Człowiek cudotwórca. No dawaj, no. Wiesz, ile ten czas antenowy kosztuje. Wiesz, co ci radzę. Jaki cudotwórca? Parę kabelków, rachciach. Ogólnie problem jest taki, że wiązka elektryczna... Ale Marek miał mówić, dopasowaliśmy po prostu wiązkę elektryczną z Lancera, który jakby nie patrzeć jest dłuższy, do Fiesty i udaje, że jest to prawie, że idealna. To co trzeba było zmienić, żeby wiązka pasowała? Tak naprawdę tylko dobrze ją poukładaliśmy. Trochę poprzesuwaliśmy takie rzeczy, które wcześniej u Maneja nie były podłączone. Tak. Typu na przykład kamerki. Kamerki na koła. A poza tym w pewnym już części już jest zrobiona, a dalej będziemy robili, jak już przyjdą nowe. Kurczę, o tych kamerkach może warto powiedzieć przynajmniej kilka słów, bo ktoś może stwierdzić, że tam jakieś GoProski są wrzucone, żeby zobaczyć, jak kółka się kręcą. Znaczy, a to może nie... Generalnie tak, to jest faktycznie jakby początkowa faza układania tej instalacji, natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie o tym, że jak rozciągnęliśmy tą instalację z Lancera i porównywaliśmy do Fiesty, to po prostu ja nie wiem, jak to było możliwe, ale 2 metry tej instalacji wystawało za Fiestą. Także jak na początku byłem przekonany, że tutaj jak ta instalacja wjedzie, to zepsuje jakby cały efekt. Czyli rozumiem, że wrzuciliście ją tam i z powrotem, trytytką ściągnięta. Tutaj, tak. Bardzo dzisiaj, dobrze. Dzisiaj jak mi go sobie poukładał, ja tutaj przyjechałem, to zobaczyłem, mówię, no kurde, zrobili nową instalację. No zobacz nawet, jak te fałki tam się rozchodzą. No to wygląda, jakby było zaprojektowane do tego samochodu, nie? Okej. Okay. Także naprawdę, naprawdę sztos. Mocno mi to dzisiaj poprawiło humor po bardzo trudnym poranku, nie? No co się rano działo? Okazało się, że bankomaty w trzeciej fali epidemii koronawirusa wypłacają pieniądze po 1000 zł. No tak, bo ty jakimiś stówkami nie operujesz, ty tylko ty się. Weekend idzie, chciałem wypłacić, wiesz, 100 koła, żeby mieć się zabawić. Stój 100 razy, wypłacaj po 1000. No, tragedia, no. Dobrze, że bliki są. No to notabene ta stówka to dla ciebie, nie? Żebyś, tak się umówiliśmy, nie? Że za każdy odcinek... 100 tysięcy. No tak. No tak, tak, tak. Bez zmian. 100 wypad z bankomatu. To też dosyć zabawnie wygląda, bo jeżeli widzieliście jakąś rajdówkę w środku, no to zazwyczaj jest tak, że gdzieś tutaj są jakieś przyciski, no to te przyciski są tutaj. Ja może się cofnę trochę. I pasażer będzie z tyłu zmieniał. Tak. One są właściwie na wysokości słupka B, a to dlatego, że mocowanie fotela, no gdzieś tu, nie? Tak. Fotel jest tak, że oparcie jest przy samej klatce. No, więc widać to po raz kolejny, jak bardzo mocno jest cofnięte. Tak, kolumna kierownicza, z której jestem bardzo dumny i zadowolony. A, no właśnie, właśnie. Ona jest już super ładna, jest pomalowana proszkowo, łożyskowana. Dużo osób o to pytało. Czy... Polecam, firma Schaeffler Rally and Racing, tak? O ile dobrze pamiętam nazwę. Race and Rally, albo Rally and Race. Tak. Też no, ostatnio miałem problem. Schaeffler z podpoznania swojego lasu. Genialna sprawa, bo jakby wizję tak. Na tą kolumnę miałem w głowie i potem się okazało, jak byliśmy u Schaefflera z zostawieniem samochodu klatki, że właściwie jego wizja jest taka mega zbliżona na tą kolumnę, po czym tak właściwie bez wielkiego gadania jak odbierałem klatkę, się okazało, że ta kolumna już jest i naprawdę tam tylko drobne szlify jeszcze trzeba było zrobić i po prostu jest tak, jak powinno być, nie? Rurka wycięta na laserze. Sztos, wygląd i nie, wygląda wszystko. Bardzo fajnie i oczywiście to wszystko jest zespolone z klatką, możliwość regulacji pochylenia kierownicy. Długości też jest. Naprawdę? Tak, no. No tutaj jest mimośród, który można rozkręcić i się wysuwa, nie? Wow, naprawdę to grubo, wyższy nie? Model. Tak, najwyższy chyba jaki był. W osobówkach niektórych tak nie ma jak tutaj. No, w mojej mazie niestety nie ma. Mówiłem, czyś sobie kupił Fiestę.
Warte jeszcze zauważenia, bo tego chyba w żadnym etapie nie było widać, to jest już przykręcony oczywiście przedni tylny wózek i ta śruba, którą tam widzicie. Ta z tą krzywą podkładką podłożoną póki co. To tak. Jest troszkę za krótka śruba i niestety będziemy je wymieniać, bo nie przeszły same te hamulce od nakrętek, także 5 mm zabrakło. Ale to widać też, jak wysoko te wózki wjechały do wnętrza samochodu, nie? Że już dużo wyżej to się nie dało. No i no by się nie dało, nie? No tak, ale to tak. Wiadomo, że ten roll center, o którym katowaliśmy przez pierwsze odcinki, no tutaj będzie regulowany jeszcze przy samym wahaczu. O tak. Tym pokażemy, to pokażemy później. Co, tą bimbrownię z tyłu pokażemy? Bimbrownia jest, dobra. Jestem przeszczęśliwy, że to też poczekaj, pierwszy... jaki tam, sorry, że wam się trzęsie obraz. Pierwszy raz w życiu cały, wiesz, szpej jakby dookoła. Stary nie jest pomalowany sprayem na szybko, tylko pomalowany proszkowo. Zobacz, jak to od razu szlachetnie zaczęło wyglądać. Taka zwykła obojma. I to taka satynka chyba, nie? Bo no, to ani tak, mat, tak, ani połysk. Tak, taka satynka, dokładnie. No, w ogóle fajne takie, wiesz, satyny na tym. Krawędzie się zrobiły takie, wiesz, zaokrąglone tych wszystkich blaszek. Naprawdę petarda, nie? Więc to już wszystko wygląda. Znowu jest z przodu ten... Jak to nazwać? To ma jakąś nazwę. Ta atrapa, czy... To tutaj, tak? To. No stolik, nie? Kawowy. Tak, stolik kawowy. A powiedz mi, gdzie dziury są w tym? Jeszcze nie ma, ale będą. Czyli dziury tak. W postprodukcji zostaną. No zrobione. Wiesz co, będą tutaj zamontowane takie po prostu miejsca z rurami. Myślę, że one będą gdzieś w tym miejscu. To dopiero jak będą błotniki i będą boczne wloty zamontowane, to będę precyzyjnie nimi celował, nie? Czarny scenariusz to oczywiście są takie, wiesz, wloty tu od góry, ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich w ten sposób zrobić. A tutaj jest nieregulaminowa druga turbinka, tak? Miałeś nie pokazywać tego filmu. No tak, to jest ta taka... Elektryczna. Turbinka Kowalskiego. Dwie będę miał elektryczne turbinki dodatkowe. To. Tędy będzie to powietrze poza zwężką się dostawało ogólnie, nie? One właśnie te elektryczne nie mają zwężki. Tak. Nie muszą mieć. Nie wiem, czy będą rozkręcać ten samochód. Pozdrawiam delegata technicznego. Będą rozkręcać ten samochód na pierwszej rucie, nie? Nie, wiadomo, to jest oczywiście pompa wody, kształt rzeczywiście zbliżony do turbiny, bo jest to turbina wodna. Ta wiązka świetnie pokazuje, jak to było w lanserze. Ja zaraz tutaj przyciągnę, tak jak to powinno być. Jakby ten kabelek tutaj, ta wtyczka, ta, to w lanserze tutaj była ta pompa wody. Nie, to jest lampka nad rejestracją, tak? No tak, tu by mogła być, no. A w lancerze jakby tak, błotnica była tu, także o tyle się skumulowało wszystko do przedniej osi. Wow, nie? Fajnie. No. Fajnie. Dużo. I tak samo, wiesz, jakby pomiary tych linek od biegów, ale już o tym rozmawialiśmy, to jest, kurczę, wszystko w innym miejscu. Okay. Także to, że Bigos tam wepchnął tą instalację, to tak wygląda, to jest na wierzchu. No ja, wracam do ciebie. Poza kamerkami, bo kamerek wtedy nie były, wiązka pod kamerki była zrobiona w lancerze, czy nie? Nie, znaczy była zrobiona, ale nie była rozłożona tam ta wiązka. Okay. Nie doszedłem była tego. Była zrobiona, nie była podłączona. A coś dokładałeś jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe kabelki? Jeszcze w tej chwili nie, ale to zaraz będziemy dokładać. A co będzie dołożone? Na przykład będą dołożone czujniki prędkości turbiny. Tak, bo czujników sporo będzie. Tak, będzie dołożone... Dzisiaj to robimy jeszcze? Dzisiaj chyba nie, bo jeszcze nie mamy wszystkich kostek. Okej, okay. No to jak będziemy robić, to... Nie ma, nie zabraknie ci kontentu, no. Czy jest tutaj na kilka odcinków, ale dzisiaj, bo dzisiaj oglądałem twój odcinek, niestety dzisiaj dopiero wczoraj nie miałem rady, przepraszam. Jak to? I wydaje mi się, że my się mocno zaczynamy, myślę, że doszliśmy bardzo z odcinkami. Doszliśmy do momentu, w którym nagle teraz dostanie twoja jakby część pracy takiego turbobusta i my za 3 tygodnie się wyrównamy, nie? Tak, bo następny odcinek to będzie parę dni przed moim złamaniem. Mhm. I to już po klatce chyba, nie? To już po klatce. No. I tutaj od czasu, kiedy ten samochód wrócił z klatki, potem był długi przestój miesięczny, bo naprawdę... No bo miała być Szwecja. Miała być Szwecja, więc jakby nic nie zrobiłem. No i także za chwilę to będzie to, żeby się spotkamy. No taki był plan od początku. Tak. Silnia, paliwo... Gdzie są czujniki? Jak ciśnienia, jak paliwa i od czego? Nikt tu nie łapie żadnego ciśnienia. No właśnie, tu nie ma ciśnienia. Nie, wszystko na spokojnie. Będziemy mieli specjalne czujniki ciśnienia. Nie, to trzeba o tym mówić. Fantastycznie sterowały całym samochodem. To są, ale to są jakieś takie uniwersalne chyba czujniki Boscha, 0-140 bar, tak? Tak, to są czujniki, ale akurat ten numer katalogowy, który mamy, to jest do Fiata i Alfa Romeo. O, no widzisz. Na pewno z Mitsubishi będą idealne grawy. No tak. No nie, to często jest ja akurat... Ja myślę, że są Boscha i to jest jakby spoko. A wiesz, że one są w ogóle katalogowane jako Bosch Motorsport, seria? No.
To Fiat i Motorsport, coś tu już. Nie, nie, to też taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale takie cewki, które są w cholerę mocne i są w najgrubszych projektach, tak zwane Bosch P65, które można kupić i w Intercarsie po, nie wiem, 120 zł, ale też można kupić na zakładce Bosch Motorsport, które kosztują wtedy dużo więcej. No to są cewki z Fiata T-Jet 1.4 Turbo. O, i to są cewki, które wytrzymują wszystko. To może dlatego te czujniki są też stworzone. Ja je miałem w tej Evo 6. Fiat Motorsport. I jaką masz przerwę? Ty masz irydowe tutaj świece? Najlepsze. O, w Lancerze, kurczę, już nie pamiętam, BKR chyba 7E, to jest 7 albo 8 w zależności od ciepłoty, w zależności od tego w jakiej temperaturze auto jechało, ale to taka jest fajna świeca, jedno elektrodowa NGK i ona jest fajna dlatego, że można ustawiać przerwę, bo w autach, które mają duży boost i słabe cewki, no to może zdmuchiwać, nie? I w takim seryjnym Lancerku, który dmucha w okolicach 2 barów, trzeba ustawiać jakieś 0,5, 0,6, a u mnie było 0,9 przy 2,3 bara. Żeby nie zdmuchiwało, tak? No i dalej nie zdmuchiwało. Myślę, że można było większą ustawiać, ale to już tak dziwnie było jak na auto z turbo, więc taka ciekawostka, że... Do dziesiątki jeszcze są tylko dwa rodzaje świec, przedliftowe i poliftowe. Trzeba stosować przed, bo rzadziej pękają porcelanki, ale niestety to jest inne, nie pamiętam, gwiazdo, więc nie idzie jakby zmienić w tej świecy takich typowych. Nie, właśnie dziesiątki nigdy w życiu nie zaliczyłem, więc no. Nie pamiętam jak to tutaj. Może i dobrze radzie, no. Co tam montujesz? Dobra, to ty montuj, a ja powiem głosem narratora, co tu się dzieje. Jak już dobrze wiecie, to w Lancerach jest aktywny dyfer, tak zwany ACD. On jest sterowany poprzez pompę hydrauliczną i z nią jest często pewien problem, że jeżeli ją demontujemy, to pierwsza rzecz, to nam się gdzieś wszystko wylewa, a druga rzecz jest taka, że trzeba ją później odpowietrzyć, bo inaczej po prostu dyfer nie działa. No i co Maciek wymyślił? Znaczy wiesz, żeby nie było, ja tego nie domyśliłem, nie? No dobra, no zastosowałeś, no na pewno ktoś to inny zastosował. Tak. No dobra, to muszę teraz to wykręcić, już pokazać w sumie, tak? No dobra, no to jest tak, że faktycznie problematycznym jest to, że w dziesiątce do wielu czynności trzeba wykręcić transfer. Tak. Czy tam, nie wiem, sprzęgło, turbina, czy cokolwiek, skrzynia. Skrzynia, cokolwiek, to jakby transfer zawsze musi wylecieć. Tak. I transfer przez to, że jest sterowany ciśnieniem, ma przewód ciśnieniowy. I po pierwsze, jakby fabrycznie to jest rozwiązane na takim banjo, więc tam ciężko dojść ręką. Naprawdę jakby nie jest łatwo go. No w seryjnym aucie to się właściwie go przerzuca tam nad wydech, ale to też jest bardzo karkołomne zawsze. Męczące. Ogólnie ja wolałem jakby go wyjmować, ale procedura potem odpowietrzania tego oleju wylanego wszędzie i tak dalej, no było to co najmniej irytujące i teraz w tej ewolucji będzie coś takiego jak taka specjalna szybkozłączka. Czekaj, bo mnie tu ostrość nie łapie. No fajna. Ona tam ma swoje gniazdo i to jest jakby system, który wystarczy rozpiąć, nie uroni się nawet kropla oleju i nie zapowietrzy się układ. I potem po zmontowaniu tylko cały proces polega na tym, że robisz klik i jakby z głowy, nie? To brzmi jak bardzo droga motorsportowa złączka. Czy tak też właśnie było? No jak na moje warunki była bardzo droga, bo kosztowała, nie pamiętam, ale chyba ze 180 zł w sklepie z hydrauliką siłową. Nie zmienia to faktu, że faktycznie gdzieś na takich sklepach specjalistycznych motorsportowych kosztuje dużo, nie? Tak. Tyle dużo, że kiedyś postanowiłem, że jej nigdy nie kupię, bo jednak wolę przelewać ten olej, a potem jak byłem zakuwać ten wąż, a pan mówi do mnie, pytam się pana tak profilaktycznie, takie złączki. On mówi, tak są, ale wie pan to... Drogie rozwiązanie. No, mówię, tak, właśnie tak słyszałem, nie? No ale tak mówię, kurde, sklep, facet bierze za dorobienie wężyka, wiesz, 40 zł, to co to znaczy dla niego drogo, nie? Mówię, a pani, a ile ta złączka? No, 180, nie? Mówię, to biorę. Tam zakładałem, że ATF jest drogi i zawsze tak z 300 ml znajdzie się później na podłodze. No to wydaje się być to fajnym rozwiązaniem. Taka ciekawostka też, w rajdówkach często są stosowane takie złączki przy hamulcach, że możesz z całą kolumną wyjechać i nie musisz później... To już musi być motorsportowa złączka, bo tak. To była najmniejsza jaka była dostępna, nie? Także ona do tego rozwiązania jest spoko, ale do... też w motocyklach, nie wiem czy wiesz, że jak się w wyścigach długodystansowych zmienia na szybko koła w depo jakby tak. Na czas, to też się zmienia całe zaciski z klockami, nie? Także to też jest tylko klik. No, więc to są fajne rozwiązania i właśnie zawsze to warto... To jest z wózka widłowego, także jakby co to... O, wiesz co, to jeszcze, jeżeli jesteśmy w temacie wózków widłowych i to nie jest żart, bo rajdowe nagrzewnice tego typu to jest francuski producent Sirocco, one były też w autach WRC i nie tylko.
Naprawdę. To nie wiedziałem, ale to naprawdę. Spoko. Po zdjęciach trzeba zobaczyć. One są zaprojektowane właśnie do wózków widłowych i takich mini koparek. No idealnie się zgadza. Jest lekka, mała. 350 zł brutto nowa, także to też jest zaleta, bo motorsportowana grzewnica kosztuje tysiaka taka, wiesz, na miękko, nie? Znaczy, często jest tak, że ludzie motorsportowe, znaczy inaczej. Sklepy motorsportowe sprzedają te, ale jakby ja kiedyś miałem, bo zanim się dowiedziałem, że istnieją takie nagrzewnice, kiedyś kupiłem sobie motorsportową nagrzewnicę, która była innej firmy. Wyglądała dosyć podobnie, miała oczywiście inne logo, ważyła tyle samo, tylko kosztowała 3 razy tyle. Nie? Z przyciskami taka. Przyciski trzeba było osobno dokupić. Okej, okay, bo ostatnio w Interraili coś takiego widziałem, więc ale się za zdziwiłem. To, gdyby nie to, że ten samochód nie będzie miał alternatora, to wydałbym tysiaka na taką nagrzewnicę elektryczną. Ja też. I to wtedy już nie dokładasz żadnych przewodów, super rozwiązanie. Do Hyundai'a coś takiego założyliśmy w sumie po wypadku Huberta, gdzie eksplodowała nagrzewnica i go poparzyła dosyć mocno. I wtedy jakby zrezygnowaliśmy z nagrzewnic wodnych. Tym bardziej, że no tutaj wody w układzie nie ma, płynu też nie ma, jest olej, więc to też jest tym bardziej niebezpieczne. Tak. Więc, a też trzeba zauważyć, że na większości torów jest tak, że jak wyleje ci się coś, co jest olejopodobne, no to bulisz. Musisz zapłacić za czyszczenie toru. No tak, tak, więc się przerabialiśmy to już, nie? W moim życiu nic się nie zmieniło, no. Musisz nogę połamać. Życie bardzo mocno się wtedy zmieniło. Herbata i kawa, tak? Dziękuję. Tak. No ale nie o nodze, tylko o kamerkach miało być, o których nie powiedziałem w końcu. Są to kamerki termowizyjne i to jest super fajne urządzenie, bo to jest, to się komunikuje razem z całą elektroniką aut. Więc na logach możemy zobaczyć, jak w danym miejscu na torze mamy nagrzaną oponę. I to jest super istotne, żeby po pierwsze dobierać odpowiednie opony. Druga kwestia, żeby ustawiać właściwie geometrię, ustawiać właściwie ciśnienia, więc bardzo sztos i to jest naprawdę już taka technologia, która jest teraz dostępna, ale jeszcze nie tak dawno, ona była tylko w takim motorsporcie przez duże M i chyba kolejne litery również duże, więc fajnie, że tutaj będzie. Przyszły piękne kobiety. Możemy w takim razie, mogę ci opowiedzieć o Fieście. Chciałbyś coś się o niej dowiedzieć? Jeszcze? Znowu? Myślałem, że będziemy już zmieniać temat. No masz, nie będziemy gadać. Dobra, bo minęły teraz, nie wiem, 6 godziny. 6 godzin minęło. Radio Kizasie wypił dwie kawy, musiałem mu założyć but, co on puścił na Facebooku, więc jestem twoim przybudkiem. Co robiliście? No, poza taką pracą... Poza piciem kawy i tak dalej. Tak. Mhm. Było troszkę zamawiania gratów i to jest... Działka Marka. To jest Marka. Musieliśmy wydać trochę pieniędzy, to prawda. Po co były te graty? A, bo chcesz o elektryce pogadać, tak? No, to tak, jedziemy, no, nie? Wiesz co, no kurczę, elektryka, ponieważ jak wiadomo, budżetowy, ekonomiczny projekcik szybkiego proto, wiesz, na starych częściach składanych, więc instalacja elektryczna jest z lansera. No poza tym, że jest za długa z metr. Co jest oczywiste, to też trochę się zmieniło. Środowisko zmieniło. Zmieniło środowisko, układ komputerów, trochę czujniczków dodatkowych potrzebujemy, także trochę przeróbek. A ponieważ jest to profesjonalna motorsportowa instalacja, to z przyjemnością ją tutaj zostawiam i po lekkich modyfikacjach myślę, że będzie dalej świetnie służyła. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka jest taka, że to jest instalacja, która jest od początku w ogóle istnienia Lancera, ma już 3 lata i robił ją kisiel. I do dzisiaj działa bezapelacyjnie bardzo dobrze. A Kisiel, przypomnijmy widzom, kim jest? Kisiel jest drugi po Bogu w Ecomasterze, nie? Dokładnie tak. Tak, także to jest człowiek, który jakby wie wszystko, potrafi wszystko i ja się w ogóle z nim tak poznałem. To jest jedna z niewielu dobrych rzeczy, która mi pozostała po znajomości wschodniopolskiej i między innymi... Jak to wschodniopolski? Wschodniopolska znajomość. Dlaczego? Ja jestem ze wschodniej Polski. Oni są z zachodu, a bardziej z południa. Nie, no jak? Wschód jest przecież gdzie? Na prawo, nie? No. A, bo to w tej stronę patrzą. Okej. Okej, okej. No z południa Polski Kisiel też jest z południa. To wytniesz, nie? Kisiel, oczywiście, tak, że nie. No, wiem. Kisiel też jest z południa Polski i to jest niewątpliwie bardzo fajna znajomość. Może niezbyt bliska, bo dzieli nas dużo kilometrów, ale jakby faktycznie do dzisiaj mamy kontakt i on tutaj mocno jakby, wiesz, dobrym słowem wspiera, dobrą radą i to działa, no. To co, lecimy dalej. Tu już omawialiśmy złączki, o tym mówiliśmy, ale w międzyczasie doszły też te inserty. O tym będziemy, mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczycie, jak będziemy montować MacPersony. Tak, ale mogę pokazać ci jeszcze jedną fajną rzecz. Łożysko?
Nie, pompę wody. Pompę wody, dobra, możesz pokazać. Idę, to ją przyniosę i pokażę na żywo. No dobra. Ważna rzecz, bo bardzo ważna. Na samym początku kilka razy w swoich filmach było powiedziane, jak wygląda zamawianie części w firmie N Engineering z Radomia. I ten przykład jest podobny. Tym razem akurat nie ja siedziałem w toalecie, ale jakby również rozmowa się A była na tym poziomie. Czy seksowna pani też była? Kurde, tym razem? No, tym razem rozmawiałem z Mariuszem samym sobie. I generalnie tak pokrótce opowiedziałem, że miałem takie coś zamontowane do silnika i chciałbym, żeby zamiast tego wychodził kruciec wody i za 15 minut dostałem filmik, na którym było pokazane to, a następnego dnia, to było dzisiaj, jakby to zostało tu przywiezione i to jest jakby element, który zastępuje pompę wody w tym samochodzie, ponieważ pompa wody będzie elektryczna i potrzebowałem, w tym silniku jeszcze ona jest założona, także widać, gdzie ona będzie. Tutaj jest widać elektryczną pompę wody i zamiast tej mechanicznej pompy wody to będzie przykręcone tu wychodzi po prostu i połączą tak. Natomiast no, jest to w pełni wykonany element przez telefon, nie? Tak, jest frezowany, waży nic. Tak. W ogóle sama technika obróbki, że to jest z jednego kawałka, no nie wiem, ciężko mi było sobie to wyobrazić, że to nie, się jest tak naprawdę zrobić, fajne. Zresztą Mariusz też mi ostatnio adaptery stworzył do tego mojego słapa kolektorów. Naprawdę petardę jakościowo. W porównaniu do tego, jakie wcześniej miałem, to te są dużo ładniejsze. Wiesz co, z takich ciekawostek już nie będę wymieniał jakby firmy, bo żeby się nikt nie poczuł urażony, ale całkiem niedawno trafiły do nas pewne części z innej firmy o podobnym profilu działania, jakby w Polsce. Ja myślałem, jakby Mariusz nas, firma N Engineering i Mariusz nas na tyle przyzwyczaili do jakby tego standardu, że wyszedłem z założenia, że to po prostu tak jest, nie? Więc jak przyszły te części z innej firmy, o, przypomniało mi się, jak to było jeszcze zanim poznałem Mariusza. Także to nie jest standardowy standard. Nie, nie to jest naprawdę nie bardzo fajnie i rzeczywiście ja zawsze się bałem pytać o ceny takich rzeczy małych, jednostkowych. Tak, to prawda. A te ceny są naprawdę takie do przyjęcia i zamiast siedzieć kilka dni w katalogach i zastanawiać, co uciąć z czego, z jakiego samochodu, tak, to można to wykonać dużo lepiej. Wiesz co, przeliczając to, też Tomek na to zwrócił uwagę, przeliczając to, bo plan awaryjny był taki, że bierzemy płytkę metalową, wycinamy sobie ten kształt, tu wstawiamy rurkę, blaszkami to dookoła budujemy, to dałoby się to zrobić. Tak. Nie byłoby to zbyt piękne, zbyt estetyczne, ale dałoby to się zrobić. Natomiast czas, który byłby na to poświęcony, byłby droższy niż zamówienie takiego elementu prototypowego pro. Nie? Tym bardziej, że jak przyjdzie ochota zrobić taki drugi, to ten drugi to właściwie będzie od ręki już wtedy. Dokładnie tak. No, no. To co, przesuwamy się dalej, ja znowu kicam. Dobrze, kicaj sobie. Kicam. Drugą stronę już widzieliśmy, w międzyczasie wleciały kuwety, no i pedaliera wleciała, jej wcześniej nie było widać, to weź kicaj na drugą stronę. Proszę. I opowiemy o niej. A ja może w takim razie, skoro mam dwie zdrowe nogi, to po prostu przejdę na drugą stronę. Dobra. Będzie czyli łatwiej. To nie jest tak, że wszyscy teraz kicają. Nie, nie, to zaczniemy od pedaliery, bo absolutny sztos. Wcześniej widzieliście ją na filmach. W tej wersji surowej ona była. Teraz tak, już nie jest, była ona jeszcze jest przykręcona, ale już jest wszystko w twardej anodzie, gotowe do montażu pomp. Tak, i to, co robi największe wrażenie, to waga i druga rzecz, sztywność tego wszystkiego, bo miałem okazję mieć w rękach różne pedaliery i największym problemem, byś pomachał nimi na boki, spróbował? A, no tak, znaczy tak, ten, tutaj jeszcze nawet widzę, że on nie jest jakby przykręcony ten pedał, natomiast on luzu nie ma w ogóle, bo to jest na łożyskach. Tak, więc to jest absolutna petarda, bo te takie nazwijmy budżetowe pedaliery, uważam, że one są wręcz niebezpieczne. Wiesz co, to jest raz, ale dwa, że ogromne znaczenie w pedalierze ma tak naprawdę ta obudowa, do której potem są przykręcane tak. pompy. I ona też tutaj jest frezowana z takiego lotniczej odmiany aluminium w całości, mega sztywne, natomiast niektóre blaszane naprawdę potrafią się wygiąć. Tak, nie? Dokładnie, tak więc no. Ja te blaszane kiedyś miałem taką, która była obsławana z każdej strony, ważyła 100 kilo, straciła geometrię. Bo musicie mieć na uwadze, że taki hamulec bez serwa, no to z 60 kilo trzeba przyłożyć, lekko, nie? Lekko, no. Coś takiego. A w awaryjnej sytuacji, jak się, wiesz, zepniesz ze strachu i tam co to, no, na nogach, wiesz, na suwnicy ile się wyciska. No, więc możecie sobie wyobrazić, że 60 kilo nawet ustawione pod prasę, jakiś kawałek metalu to jest naprawdę już Na ramieniu i tak dalej. Dokładnie. Robią się ogromne siły, no. Jest też moja kolumna kierownicza, ale też mówiłem, że jestem z niej dumny. To potrafisz tak, jeszcze to, raz. Nadal to już jestem było? Z niej dumny. Nadal jesteś. Tu wcześniej rozmawialiśmy o dywrze ACD, to jest właśnie ta pompka z prawej strony, czyli to, co widzieliście, jak tam wychodzi na szybko z łączkach. I to, co widzieliście w wcześniejszych odcinkach, czyli cała hydraulika tego wszystkiego, całe CO jest pod autem, więc... No, tak naprawdę, jak już tutaj jest położona ta wiązka,
elektryczna, to tu w aucie my nie będziemy nic więcej mieli. Tu już nie będzie żadnych przewodów, linek hamulcowych, paliwowych, tu już nic nie ma, to tak zostanie, nie? To jest cholernie nowatorskie rozwiązanie, bo takim standardem jest motorsportowym, zresztą no sam to robiłem wiele razy, to jest przenoszenie rzeczy typu hamulce i tak, paliwo do środka samochodu. Tylko w pewnym momencie robi się tego tak dużo. Wiesz co, to jest dobre rozwiązanie, jeżeli mówimy o samochodach, które są budowane na podstawie jakby fabrycznych nadwozi. Tam jest po prostu mały tunel i jest niebezpiecznie tyle rzeczy upchać w jedno miejsce. Natomiast tutaj ten samochód był budowany od podstaw z przeznaczeniem do sportu. Ja wiedziałem, co w nim będzie zamontowane i stąd jakby maksymalny wymiar tunela, na jaki pozwala regulamin, właśnie po to, żeby bezpiecznie się upchnąć tam z tymi wszystkimi rzeczami. No w Lancerze nie byłbyś w stanie tego zrobić. Bez szans, bez szans. Więc warto to powiedzieć, że to nie jest taki kierunek nowy, który powinno się kserować, tylko no jeżeli możesz zrobić ten tunel od zera, to warto go zrobić tak, żeby to się wszystko pomieściło. Jak się zastanawiam, gdzie powinniśmy przejść. To od Marka? Jest? Wartołowicza. Tak. Tak. Mocowania pod PMU i pod Blacka są z firmy Max Racing. Mhm. I to już o tym raz wspominaliśmy, tak. ale jasne, to jest jakby zupełnie ich prototypowe. Znaczy nie wiem, czy prototypowe, bo już ma tego dużo, ale jakby ich produkcja i rozwiązanie mała rzecz, a cieszy, nie? Że to nie musi być przykręcane na płasko do blachy, tylko ma swoje mocowanie. Nie? Pompa wspomy jeszcze, o niej też opowiadaliśmy. Widzę, że już ma finezyjne mocowania z dziureczkami. Tak, pomalowane proszkowo, nie sprayem, jak nie u mnie. Tak się zastanawiam, czy ona rzeczywiście tu zostanie. Też dyskutowaliśmy. Jeden z bardziej kontrowersyjnych tematów. Dopóki w sumie nie pojeździmy, to się nie dowiemy. Twoją opinię znamy, ty uważasz, że ona powinna być bliżej Magla. Moja opinia jest taka, że ona tutaj będzie działała. Natomiast faktycznie po którymś z odcinków, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o tej pompie, skontaktowało się ze mną kilka osób, które też jakby bardzo grube projekty przeprowadzili i próbowali jeździć na tej pompie. No im się to nie udało, nie? Zrezygnowali i finalnie wrócili do pompy takiej mechanicznej, napędzanej z paska. No wiesz, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Uważam, że słusznie, tym bardziej, że mamy komfort czasowy, bo... No, pokaż niemalowany. Póki co mamy komfort czasowy. Natomiast, żeby walczyć, to bo widzisz, bo to jest tak, że nawet jak ktoś, nie wiem, w ramach dyskusji mówi, słuchaj, ja próbowałem i to nie działało. No i ja to z różnymi rzeczami w tym samochodzie odbyłem kilka takich dyskusji. Natomiast jeżeli byśmy wyszli z założenia, że jeśli komuś to nie działało i to jest wystarczający powód, żeby tego nie montować, no to spoko. Natomiast w momencie, kiedy się przechodzisz tak trochę do bardziej rzeczowych rzeczy, no dobra, nie działało, ale co próbowałeś robić? No to tamto. A jakie miałeś ciśnienie w układzie? No nie wiem, czy nie wiesz, czy ci spadało ciśnienie, czy wydajności brakowało, no nie wiadomo, co się działo. No ja tutaj mam zamiar zamontować czujnik ciśnienia i temperatury oleju od wspomagania przy samym maglu i po prostu będziemy widzieć, co się dzieje. Czy brakuje tego ciśnienia, czy nie. Myślę nad akumulatorem, ewentualnie dla tego płynu takim nawet typowym akumulatorem, jak jest w tej pompie. Tak. Nie? I to też bym, jeżeli będzie jakiś problem, to zanim z tego zrezygnuję, chcę przejść całą tą drogę. I wiedzieć, że po prostu dobra, zrobiłem, co było w mojej możliwościach i mocy, nie działa, trudno, zakładam pasek, ale nie wyobrażam sobie tego dnia. Nie, mi się wydaje, że jakby rozkminić akumulator ciśnienia, to mogłoby działać, nie? I wtedy rzeczywiście, kurczę, no jeżeli on będzie gdzieś blisko magla, no to będzie działało. Średnice są mocno przewymiarowane, węże i wszystkiego, same węże, tak jak już wcześniej też wspominałem, tutaj są naprawdę krótkie odcinki, zresztą i tak bardzo wysokociśniowego węża, bo z tego co pamiętam, to chyba 200 bar wytrzymuje, a tutaj, kurczę, nie pamiętam ile. Koło 150. Będzie w tej... 120-150. W tej pompie, tak? No tak. Mi się kojarzyło, że 70. Ale 70 amperów, może dlatego ci się pomieszało. Co by nie było, jest to zrobione na wysokociśnieniowych przewodach. Cała długość tunelu jest na stalowym przewodzie na rurce. Zresztą też jakby średnicy dużo większe niż tak naprawdę byłoby potrzebne. Kurczę, no mam nadzieję, że to odpali od razu, nie? Chcesz poopowiadać o rurkach, bo była jakaś dyskusja, dlaczego stalowe, a nie ładne. Jasne, takie z końcówkami kolorowymi, tak, albo nie aluminiowe. Padł nawet tam jakiś konkretny zarzut, że nie po motorsportowemu. Tak. No wiesz, ja też jakby przechodzę cały czas tą drogę motorsportu i był moment, w którym najpierw, wiesz, wszystko drutowałem i robiłem na wężykach gumowych, bo po prostu takie były. Potem był moment, że odkryłem kolorowe złączki, wiesz, i przewody w stalowym oplocie, wyglądało to fantastycznie i pięknie. Natomiast faktycznie, no jakby teraz już stawiam stricte na użytkowość, nie? I przewody, które
jakby nie były kosmicznie super, one zawsze w jakimś stopniu jednak puchną, nie? Mimo że są w oplocie i tak dalej. No rura stalowa tego nie robi na pewno. Dlaczego stalowa, a nie aluminiowa? No to też tutaj jest tak, że oszczędność masy, przeliczyłem tą różnicę, no to by była różnica dosłownie na wszystkich rurach, kilku kilogramów, nie przekroczyłoby 10, czy to byłoby bardziej 6 czy 8, to tak naprawdę by wyszło dopiero po zrobieniu tego. No nie zdecydowałem się na to z dwóch powodów. Po pierwsze koszty, czas i trudność spawania, a po drugie te rury są w idealnym miejscu, jeśli chodzi o doważanie tego samochodu, który ma regulaminowo minimalną masę podaną, nie? Są na środku, są nisko, no nie może być lepiej, więc jakby nie było to warta gra, warta świeczki. Warto też powiedzieć o takich rozwiązaniach, że dobrze jest podpatrywać, jak wygląda to w przemyśle. No bo na przykład w przemyśle jest jakaś konstrukcja hydrauliczna, która ma działać przez długi czas. No i tam często właśnie tego typu rury są i one się sprawdzają i one działają w trudniejszych warunkach niż w motorsporcie, wbrew pozorom. Tak, no tak, ja jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie, skuteczne, czystość w samochodzie, niezawodność. Jestem przekonany, że to będzie na 100% dobrze działało, nie mam co do tego wątpliwości. Jest jeszcze też trochę jakby tematów takich krążących na temat temperatur, jakie będą w tym tunelu, który mam zresztą w planach zamknąć od dołu na szczelnie jakby płytą z powodów aerodynamicznych. No i to jest tak. Jeśli chodzi o temperaturę, która by tam będzie wytwarzała przez układ wydechowy, to cały układ wydechowy będzie pokryty ceramiką, więc ta rura po prostu będzie chłodna z zewnątrz. Myślę, że więcej temperatury tam wyjdzie, wiesz, z rur od układu chłodzenia, które notabene też są, czy jeszcze nie, ale będą zabezpieczone termicznie. I oprócz tego tutaj tak wydaje mi się, że jest całkiem nieźle przemyślany system jednak wentylacji tego tunela, bo wlot, który będzie na masce, on kieruje całe powietrze w tunel i ten tunel będzie jakby, no, wiesz, przewierny. O tym nie mówiliśmy, ale rzeczywiście, tak, tak. Nie zwróciłem na to uwagi. Dodatkowo nie mamy chłodnicy z przodu, więc jakby nie mamy tam zbyt dużo, poza samą turbosprężarką, która też zresztą będzie w ceramice i tak dalej, to tam nie mamy zbyt dużej ilości źródeł ciepła, więc myślę, że pod maską po prostu będzie chłodno i całe to powietrze, które będzie tamteny przelatywało, ono będzie przelatywało przez tunel i wylatywało tłem, także to nie będzie stało to powietrze, nie? A myślę, że wiesz, jakby plusy związane z aerodynamiką, no powiedzmy, ale jakby kwestia tego, że ten tunel będzie zamknięty, tam nie będą wlatywały kamienie, błoto, nie będzie się zbierała ta masa i tak dalej, no nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić, żeby tu tam zastosować inne rozwiązanie, nie? No i też usztywnienie samego nadwozia, bo to też będzie taka jakby płyta spinająca, taka lewą, prawą stroną, zamiast tego X-bara, przez który miałem pomysł przez pewien czas, tak, żeby tutaj na wysokości mocowań foteli dać X-bar, to jakby aluminiowa płyta, która zamknie dół samochodu, ona spełni to zadanie. O tym nie rozmawialiśmy, w ogóle ta, okej, aluminiowa płyta. Aluminiowa płyta, tak, tak. No. Bo też mogło być tak, że jeżeli auto będzie mocno za lekkie, no to też jest nie najgorsze miejsce na stalową płytę, bo jest... To prawda, natomiast regulamin jasno mówi o tym, ile mogą ważyć płyty. Więc jakby osłona dyfra, moje ulubione miejsce do zakładania jakby ciężkich rzeczy, jest ściśle określona. Ja już w tej chwili nie pamiętam, czy to jest 20 czy 30 kg, ale to jest maksymalna masa jakby osłony tylnego dyfra i chyba 40 kg to jest masa płyt ogólnie podwozia przedniej części, jaka może być, nie? Na pewno nie przekroczę tej masy i wiesz, tak szczerze, jakby ja wiem, że da się zbudować proto, nie wiem, do Open w górach, gdzie nie ma nic w takim samochodzie i on będzie ważył tam wtedy powiedzmy z 1050 kg bez kierowcy. Natomiast to jest auto rallycrossowe, no mamy tutaj ciężki układ chłodzenia z tyłu, dużo jakichś wzmocnień i tak dalej, i tak dalej. Sama klatka jest. Klatka, która też jest cięższa i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli ten samochód będzie ważył bez kierowcy poniżej 1200 kg, to w moim mniemaniu to będzie ogromny sukces. Moim zdaniem ciężko będzie 1200. Ja myślę, że będzie ciężko jakby zejść poniżej tej masy. Kurczę, obstawiamy, bo to już niedługo się okaże na wagach. No ja stawiam na 1200, nie? Ja chyba tak optymistyczny nie będę. Stawiam 1250. Okej. Okay. No ja myślę, że to się rozegra w tych widełkach, nie? Tak mi się wydaje. Nie więcej i nie dużo mniej. Jak będzie ponad 1300, to tnę, nie? No to wtedy nawiercamy klatkę. Nawiercamy klatkę, tak. Ale tak stawiam też właśnie, że między 1200 a 1250, nie? Jeżeli by się, wiesz, zrobiło z jakiegoś powodu 1195, miód na majce. Będzie bardzo dobrze. Tak. To jeszcze pytanie, czy zalany, czy nie? No bo tutaj mocno zmieni. Rzeczywiście zalany, no to tutaj jest z samych płynów pewnie z 30 litrów, nie licząc paliwa. Prawdę powiedziawszy, ja liczę na to, że na zawodach masa minimalna. Tak jak na zawody liczymy, nie? To ze mną w środku, jeżeli będzie więcej niż 1350 kg, to będzie moim zdaniem za dużo, nie? Mhm. A wszystko do 1350 kg będę traktował, że jest akceptowalnie. A jeśli będę musiał faktycznie doważyć ten samochód jakimś dodatkowym ciężarem, to będę traktował to jako
taki trochę niespodziewany sukces. Dobra, przenosimy się na koniec, już tam dzisiaj byliśmy, ale jednej rzeczy nie było, czyli tylnych top mountów. Tak? Poczekaj, ja muszę już chyba spocząć. Dobrze, przynieście fotelik? Nie, tak sobie kicnę tutaj. I teraz tak, tutaj też mamy możliwość regulacji. Tylko tak naprawdę ta regulacja... Dwie pozycje tak naprawdę, nie? Ta regulacja nie jest za bardzo nam potrzebna, bo trzeba pamiętać o tym, że w lancerze z tyłu amorki nie robią geometrii. To bardziej chodzi o to, żeby amortyzator pracował w linii. Ale to już widzieliście na poprzednich odcinkach, że staraliśmy się dograć to tak, żeby właśnie przy maksymalnym dobiciu uniball był w takiej naturalnej, środkowej pozycji, bo wtedy jest po prostu najmocniejszy. No i żeby zakres ogólnie pracy uniballi nigdziekolwiek nie zabrakło. No dobra, no mamy tutaj regulacje. No dobra, powiedzmy, że mamy tak naprawdę dwie te regulacje. Bo no, to pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli kiedyś jakimś cudem chciałbym zastosować dłuższe amortyzatory, to oczywiście można podnieść bardzo łatwo te ponty i dobrać to do tego. A drugą regulacją jest mimośrodowość tych top montów. Myślę, że to będzie dobrze widać. Różnica między jakby tym top mountem z lewej i z prawej strony w osi mocowania amortyzatora to jest 40 mm na stronę i zastosowałem to po to, aby móc w przyszłości zastosować jakby zwiększony rozstaw kół z tyłu. Czyli jak dotrą dłuższe płosie do mnie i dłuższe wahacze zostaną wykonane, to odwracając ten top mount o 180 stopni sprawiam, że mam również szerzej rozstawione amortyzatory. I tak naprawdę to jest wszystko. To jest wszystko, tak, tak się zastanawiam, bo o tym nie rozmawialiśmy. Powiedz mi, wolałbyś montując dłuższe wahacze, żeby auto było szersze, czy pójść wtedy w inny offset felg, żeby mieć lepszy promień zataczania i nie zmieniać szerokości samochodu? No to wiesz, jeżeli poszerzamy samochód, to raczej byśmy zwiększali promień zataczania idąc w inny offset, nie? Znaczy tak, bo możesz po prostu jeździć na tych samych kołach i poszerzasz auto. Wahaczami i płosiami, tak? Tak. Albo możesz zamontować inne felgi i wizualnie samochodu nie poszerzyć. A, w tą stronę chodzi. No wiesz co, byłoby to o tyle ciężkie do zrobienia, że ciężko jest się pomieścić z zaciskami i tak dalej. Ale no to... z przodu masz mały hamulec. No felga najmniejsza, jaka tam, znaczy najbardziej wklęsła, jaka tam wchodzi przy 17 calach średnicy i 8 calach szerokości ET20. Więc jesteś pewien? No. ET30 i to jeszcze musi być dobra konstrukcja felgi, bo mam felgi na przykład z ET20, które mi nie wchodzą, bo mają zbyt wąsko ramiona przy samym średniku ustawione i już trzeba jakby dawać dystansik. No. Ja się zastanawiam, bo... ET40 nie dałoby się tu pójść, ani ET60 to już w ogóle. Nie, ET60 to jest hardcore, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie właśnie nowe hot hatche projektuje się tak te zwrotnice, żeby ET było właśnie w takich granicach, jak powiedziałeś. No dobra, no to... Takie wyzwanie inżynierskie byłoby, wyzwanie, nie? Inżynierskie, nowa Toyota Yaris, GR Yaris, tak? Bo to zaraz się okaże, to nie jest Toyota Yaris GR, tylko GR jeździ Yaris. Na felgach Zewo, wiem. I fabrycznie, a samochód ale od początku zbudowany z myślą tylko i wyłącznie motorsportową. A, wiesz co, właśnie nie wiem. Nie wiem, musimy to sprawdzić. Myślę, że była szansa, żeby to sprawdzić, ale noga się zepsuła. Może jeszcze będzie szansa. Plotka niesie, że tak. Więc sprawdzimy, jak to jest z Yarisem. Czy my już kończymy? Czy coś chciałbyś powiedzieć, coś zapowiedzieć? No tak, że my tak naprawdę zaczynamy. Zaraz sezon się zaczyna, kończymy jak to? No kończymy to. Tak, no wiesz co... Kończymy na tyle, że jedziesz dobra, jutro na wakacje, dzisiaj, pierwszy raz od 5 lat. Dzień, no i jakby wiem, że to trochę brzydko brzmi, jak narzeka się na takie rzeczy, bo tak nie jest. Natomiast ja jestem człowiekiem, który nie jeździł na wakacje nigdy w życiu, nie lubi jeździć na wakacje. Odczuwam, że to jest strata czasu i pieniędzy już w ogóle, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mam na co wydawać i czas, i pieniądze. Natomiast faktycznie jakby przyszło spłacić dług, zobowiązania wobec mojej lepszej połowy i słowo stanie się czynem i tak, jutro jadę na wakacje. No sytuacja się na tyle poprawiła, że podobno Manej zamówił w końcu dla siebie jakieś nowe ubrania, więc jest szansa, że w kolejnych odcinkach już nie będzie w bluzie Avalon Extreme. Mam zakaz wychodzenia do garażu. Nie, Anastazja mi zamówiła nowe rzeczy, bo nie chciała, żebym... wyglądał jak na co dzień. Nie, tak, jestem szyszfolem, przyznaję, moje życie jest skumulowane w życiu garażowo-warsztatowo-wyścigowym, więc mam z górnej półki ciuchy i warsztatowe, i wyścigowe, natomiast moje ciuchy na co dzień nie są z górnej półki i nigdy nie czułem takiej potrzeby, a teraz będę miał. Czego efektem jest takich brak, wyrzeczeń jest? Jest brak części do fiesty. To. Efektem moich wakacji jest to, że nie mam pieniędzy na samochód. No.
Nie, no dobra, nie jest tak źle. Ogólnie faktycznie jest tak, że ja już po prostu teraz poczułem smak w ogóle tego samochodu, że on już jest. No już jest blisko, jest tak, że on jest realny. Jakby tutaj teraz przysiedzieć we dwie osoby przez tydzień, to dzisiaj mamy tam, nie wiem, piątek. Naprawdę jestem, dobra, we trzy osoby przez tydzień jakbyśmy zajmowali tylko tym, co tutaj pojechali. Na Modlin byśmy pojechali. Tak. I jakby dałoby się to zrobić, także to mnie chyba jeszcze bardziej tak, wiesz, że muszę iść leżeć w jacuzzi, nie? To co? No. Kurczę, jak za tydzień jak wpadniesz, nic nie, tu nie będzie inaczej. Nie, no, ja za tydzień mam Miata Challenge też, kolejny raz. Pamiętasz, Miata Challenge było jakieś po rolce pierwszej też. Było, no. No. A to teraz no, to taka, jest taki, taka to jest klamra tak, się to jest taki zrobiła. Znak, że teraz jest Miata Challenge jakby przed pierwszym kolejnym ważnym momentem. Słuchaj, jak będziesz się źle zachowywał, to ja specjalnie się wydachuję na pierwszym wyjeździe, będę twierdził, że to twoje nastawy. Ale sam, beze mnie? Z tobą i będę twierdził, że to twoje nastawy zawieszenia spowodowały, nie? A, i wtedy super. Na przykład się na ciebie obrażę, nie będę się ci odzywał przez miesiąc i będę jeździł wtedy powoli nie dachując, a ten znowu, jakby się spotkamy, znowu wydachuje i to będzie bezwzględny dowód na to, że ten jak przez ciebie, bo ktoś podniósł taki zarzut, że roll center tego Radeckiego to jest do bani, bo Manę już dwa razy wydachował, no. No, tak było. Mimo, że nie ruszaliśmy tego. Tak, tak. No dobra, no to co? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Yo.